dowódcą grupy, ale nie miałem wyboru. Teraz pod moimi rozkazami jest 13 żołnierzy. 13 facetów polegających na mnie i na tym, żebym podjął decyzje, które ich nie zabiją. 13 rodzin, które liczą na to, że przywiozę do domu ich mężów i synów. 13. Amunicja, więc nie przestawajcie strzelać! Dzięki nim w takich miejscach czujesz się prawie jak w domu.